Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Często tutaj na kanale przedstawiam przypadki zaginięć długotrwałych, czyli takich, w których zaginione osoby pozostają nieodnalezione przez dziesiątki lat. I zawsze wtedy na koniec wspominam, że znane są przypadki osób, które udawało się odnaleźć całe i zdrowe, nawet po wielu dekadach. I dzisiaj chciałabym przedstawić Wam właśnie taki przypadek. Tego typu niesamowite historie zdarzają się rzadko, ale i tak napawają nadzieją rodziny osób zaginionych, które wciąż czekają na odpowiedź w sprawie losu swoich bliskich. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam sprawę Patricji Kopty i jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam Was do oglądania. Patricia pochodziła z Pittsburgha w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Od czasów szkolnych osiągała bardzo dobre wyniki w nauce, nie sprawiała problemów wychowawczych, a gdy wkraczała w dorosłość, obrała typową ścieżkę życiową. Pozostała w okolicach swoich rodzinnych stron. Zamieszkała na przedmieściach, w Ross Township, miasteczku liczącym 31 tysięcy mieszkańców, które jest położone na północ od Pittsburgha. W 1972 roku wyszła za Boba Koptę, którego poznała nad rzeką w Pittsburghu. Mężczyzna miał tam łódź i zaproponował Patricii i jej znajomym mały rejs. Był to początek ich wielkiej miłości. Bob pracował jako kierowca ciężarówki, a jego żona rozpoczęła pracę w branży finansowej. Po 10 latach jednak odeszła z pracy ze względu na nawracające migreny. Wielokrotnie konsultowała się z lekarzami, którzy doszukiwali się przyczyn w stresującym trybie życia. Kobieta zatrudniła się następnie jako windziarz w Instytucie Sztuki, a później jako instruktorka tańca. Taniec od dawna był dla niej pasją i bardzo lubiła to zajęcie. Widać było, że promienieje, gdy ma szansę robić to, co kocha. Patricia była ułożoną i sympatyczną osobą. Wydawała się bardzo zadowolona z życia, które udało jej się stworzyć. Z Bobem nigdy nie doczekali się dzieci, jednak tworzyli bardzo szczęśliwy związek i świetnie czuli się w swoim towarzystwie. Co tydzień razem chodzili do kościoła. Patricia była bardzo religijną osobą, jednak w pewnym momencie jej mąż zaczął zauważać pewną niepokojącą, choć subtelną z początku, zmianę w jej zachowaniu. Patricia wydawała się mieć obsesję na punkcie religii. Zaczęła także powtarzać, że obawia się nadchodzącego końca świata. A zaczęło się od tego, że powiedziała, że widzi anioły. Z czasem jej stan jedynie się pogarszał. Gdy straciła pracę, miała więcej czasu na życie we własnym wewnętrznym świecie i obawy żony przed końcem świata stawały się dla Boba coraz bardziej dokuczliwe. Wydawało się, że wbrew początkowym założeniom wcale nie ustawały, a jedynie się nasilały. Kobieta zaczęła powtarzać, że świat skończy się już za kilka dni. Podobno objawiła jej się sama Matka Boska i osobiście ostrzegła ją przed zbliżającą się nuklearną zagładą. Kobieta postanowiła więc całe dnie spędzać na ulicach i ostrzegać każdego, kogo spotkała przed końcem świata. Starała się również o to, żeby wszelkie koncerty oraz mecze zostały odwołane, żeby wszyscy wrócili do domów i tam czekali na zagładę. Jej głośne i uciążliwe zachowanie wkrótce stało się przedmiotem drwin i mieszkańcy zaczęli nazywać ją wróblem ze względu na jej drobną budowę i charakterystyczny, szybki i chaotyczny chód. Przez to, że całe dnie spędzała na ulicach Ross Township oraz Pittsburgha, to wkrótce stała się stałym elementem wszelkich wydarzeń kulturowych. Jeśli zaplanowany był jakikolwiek koncert, to było pewne, że wróbel również się tam pojawi i będzie próbował go odwołać. Pewnego dnia Patricia została nawet aresztowana ze względu na zakłócanie spokoju i swoje narwane zachowanie, które wielu wydawało się potencjalnie niebezpieczne. Przesłuchano ją i poddano analizie psychiatrycznej, podczas której stwierdzono u niej zaburzenia przejawiające się tzw. urojeniami wielkości. Oznacza to, że taka osoba uważa, że ma więcej władzy, pieniędzy, wiedzy i inteligencji niż przeciętny człowiek.
czuje po prostu wyższość nad innymi i w przypadku Patricii było to poczucie, że przez to, że więcej wie, jej obowiązkiem jest uratowanie zwykłych śmiertelników przed zagrożeniem, z którego tylko ona w pełni zdaje sobie sprawę. Warto wspomnieć, że tego typu urojenia mogą być objawem wczesnego stadium schizofrenii. W 1991 roku kobieta padła ofiarą napadu na ulicy. Grupa zaatakowała 52-latkę i ukradła jej cenne przedmioty i biżuterię, którą miała na sobie, w tym jej ślubną obrączkę. To jednak nie powstrzymało jej przed kontynuowaniem swojej codziennej działalności. Bob oczywiście był ogromnie zaniepokojony pogarszającym się stanem psychicznym małżonki. Byli małżeństwem od 20 lat i znał ją lepiej niż ktokolwiek inny na świecie i bardzo trudno było mu patrzeć, jak ukochana osoba stopniowo traci kontakt z rzeczywistością. Starał się jej pomóc, jednak było to wyjątkowo trudne. Żona nie byłaby zwłasnowolniona, więc mogła robić to, co chciała. Zwłaszcza gdy Bob był w pracy, to nie sposób było jej kontrolować. Bob robił co mógł, jednak niestety nie zdążył pomóc żonie, ponieważ nagle, pewnego letniego dnia w 1992 roku, Patricia po prostu nie wróciła do domu. Sprawa została zgłoszona na policję, ale śledczy również byli bezsilni. Wszystko wskazywało na to, że kobieta po prostu wyjechała z miasta z własnej woli. Ze względu na jej stan psychiczny, który nie był dla nikogo tajemnicą, nie można było nawet stwierdzić, że takie nagłe zniknięcie i zostawienie męża bez słowa nie było do niej podobne. Można było się po niej spodziewać każdego, nawet najbardziej nielogicznego zachowania. Kilka osób z jej otoczenia przypomniało sobie, że kobieta wspomniała, że obawia się, że zostanie umieszczona w placówce psychiatrycznej i że z tego właśnie powodu rozważa przeprowadzkę albo nawet ucieczkę. Mimo że najmocniejsza teoria w tej sprawie mówiła o dobrowolnym wyjeździe, to śledczy i tak zdecydowali się przeprowadzić akcję poszukiwawczą zarówno na terenie Pensylwanii, jak i w Puerto Rico, ponieważ zdaniem Boba żona mogła wyjechać właśnie tam, ponieważ od lat była zauroczona tym miejscem. Jeszcze zanim wyszła za mąż, często wyjeżdżała tam na wyjazdy z przyjaciółkami. Puerto Rico jest terytorium nieinkorporowanym Stanów Zjednoczonych o statusie wspólnoty, które leży na kilku wyspach, w tym głównej o tej samej nazwie, Puerto Rico. Znajduje się w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim. Patricia uwielbiała plaże i słoneczny klimat i Bob podejrzewał, że jeśli żona faktycznie wyjechała z własnej woli, to mogła wybrać właśnie tego typu miejsce na rozpoczęcie nowego życia. Wkrótce nieobecność zaginionej zaczęli zauważać także mieszkańcy Pittsburgha i Ross Township. Szeptano między sobą, że dawno nie widziano na ulicach wróbla. Wkrótce jednak te głosy ucichły i miasta wróciły do porządku dziennego, zapominając o kobiecie, która jeszcze do niedawna była nieodłączną częścią ich społeczności. Niestety poszukiwania prowadzone przez policję oraz bliskich Patricii nie przynosiły żadnych rezultatów i wkrótce sprawa ucichła na kilka lat. Bob obawiał się najgorszego. Trudno było mu uwierzyć, że żonie udałoby się tak skutecznie ukrywać, dlatego sądził, że mogła spotkać ją jakaś krzywda, albo została zamordowana, albo porwana, albo doznała jakiegoś wypadku. Jakiś czas po zniknięciu Patricii, Bob otrzymał list, który miał być jej autorstwa. Kobieta napisała w nim, że jest w niebezpieczeństwie i że są ludzie, którzy chcą ją znaleźć i skrzywdzić. Nie wiedział jednak, czy w to wierzyć, ponieważ tak samo prawdopodobne wydawało się, że 52-latka faktycznie jest w niebezpieczeństwie, jak to, że są to po prostu kolejne jej urojenia. Kobieta od dawna miała bowiem problemy w odróżnieniu rzeczywistości i wytworów swojej wyobraźni. Bob wspomniał, że lata następujące po zaginięciu żony były koszmarem. Za każdym razem, jak pojawiały się wieści o odnalezieniu ciała, zastanawiał się, czy tym razem będzie to Patricia. Śledczy skontaktowali się nawet z jasnowidzem, który stwierdził, że zaginiona nie żyje, a jej ciało znajduje się w pobliżu wody.
Po 7 latach kobieta została oficjalnie uznana za zmarłą i nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek uda się ją odnaleźć, tym bardziej całą i zdrową. Jednak ta sprawa miała okazać się jedną na milion. W 2022 roku wydarzył się cud. Agent Interpolu skontaktował się z zastępcą naczelnika policji w Ross Township, Brianem Colepem, i poinformował go, że pracownicy jednego z puertorykańskich domów opieki podejrzewają, że ich pacjentka może być zaginioną 30 lat wcześniej kobietą. Trafiła tam w czerwcu 1999 roku, po tym jak od dłuższego czasu mieszkała na ulicach i wydawała się desperacko potrzebować pomocy. Zarówno jej zdrowie psychiczne, jak i fizyczne było w złym stanie. Wszystko wskazywało na to, że faktycznie była to uznana za zmarłą Patricia Kopta. I jak się okazuje, przez 7 lat po swoim zaginięciu, podobnie jak wcześniej na ulicach Pittsburgha, to wtedy na ulicach Puerto Rico głosiła swoje poglądy i objawienia. Gdy została odnaleziona, miała już 82 lata i od lat znajdowała się pod stałą profesjonalną opieką ze względu na postępującą demencję. Okazało się więc, że przez cały ten czas kobieta przebywała w domu opieki 2700 km od domu. Gdy tam trafiła, powiedziała, że dostała się do Puerto Rico na statku wycieczkowym z Europy. Z biegiem lat jednak zaczęła wyjawiać coraz więcej szczegółów na temat swojego poprzedniego życia personelowi ośrodka i dzięki temu w końcu możliwe stało się połączenie faktów i zidentyfikowanie jej jako osoby zaginionej przed 3 dekadami. Z oficjalnych ustaleń policji wynika, że przez 7 lat kobieta zamieszkiwała ulice miasteczek Naranjito, Corozal oraz Toa Alta, położonych na północny zachód od stolicy, San Juan. Śledztwo w sprawie trwało 9 miesięcy i w tym czasie przeanalizowano m.in. dokumentację dentystyczną zaginionej i wszystkie elementy tej układanki wydawały się idealnie do siebie pasować. Do ostatecznego potwierdzenia tożsamości odnalezionej konieczne było przeprowadzenie testów DNA, choć najbliżsi wiedzieli, że Patricia została odnaleziona, gdy tylko zobaczyli jej zdjęcie. Wynik porównania materiału genetycznego z DNA jej siostry i siostrzeńca był tylko formalnością i potwierdził to, co wszyscy już wiedzieli. Bob Kopta powiedział w wywiadzie, że mimo że zaginięcie żony po 20 latach małżeństwa było najtrudniejszym, co spotkało go w życiu, to teraz, po kolejnych 30 latach, najważniejsze jest to, że została odnaleziona cała i zdrowa. Bob nigdy ponownie się nie ożenił. Spędził z Patricią sporą część swojego życia i planował być z nią do końca swoich dni i po prostu nie wyobrażał sobie budowania z kimś innym życia od nowa. Z drugiej strony przyznał jednak, że nie będzie starał się o wizyty w Puerto Rico, ponieważ chciałby zostawić przeszłość w przeszłości. Przyznał, że gdy dowiedział się, że kobieta została odnaleziona cała i zdrowa, poczuł ulgę także z innego powodu. Ponieważ przeważnie, gdy znika kobieta, to podejrzenia padają najpierw na jej małżonka. I choć policja nigdy nie uznawała Boba za podejrzanego w tej sprawie, to jednak pojawiały się takie głosy. I teraz, gdy Patricia została odnaleziona, to Bob mógł zostać całkowicie oczyszczony z podejrzeń w oczach opinii publicznej. Z najnowszych doniesień w tej sprawie wynika, że Patricia nie chce i nie za bardzo może ze względu na swój stan zdrowia wrócić do kontynentalnych Stanów Zjednoczonych i odnowić kontakty ze swoją rodziną. Pragnie pozostać w Puerto Rico, które jest jej domem od 30 lat. Ale za to siostra odnalezionej, 78-letnia Gloria Smith, przyznała, że bardzo chce spróbować odwiedzić siostrę na wyspie. Niestety, do tej pory odbycie rozmowy telefonicznej nie było możliwe, ponieważ Patricia nie jest w stanie prowadzić konwersacji ze względu na swoją demencję. Gloria ma jednak nadzieję, że podczas spotkania na żywo będzie to łatwiejsze. Powiedziała dziennikarzom, że bardzo cieszy się, że jej siostra żyje i przede wszystkim, że znajduje się w dobrych, opiekuńczych rękach i że przez te lata nie stała jej się żadna krzywda. Kolejnym tragicznym aspektem tej sprawy jest to, że Patricia miała siostrę bliźniaczkę,
która cierpiała po zaginięciu siostry i która niestety zmarła, zanim Patricia została odnaleziona i nigdy nie dowiedziała się, co tak naprawdę spotkało jej siostrę. W przypadku Patricii jej motywy wciąż nie są znane. Nie jest wiadomo, czy decyzję o wyjeździe podjęła w pełni świadomie i czy faktycznie chciała zniknąć na zawsze. Wygląda na to, że teraz ma zaledwie przebłyski pamięci na temat swojej przeszłości, jednak wszystko wskazuje na to, że przynajmniej do pewnego stopnia świadomie podejmuje decyzję o tym, żeby nie wracać do Stanów Zjednoczonych. Bardzo możliwe, że po prostu czuła się tam niezrozumiana i nikt nie wierzył w to, że zbliża się koniec świata. Oczywiście może to brzmieć niedorzecznie, jednak dla niej było to bardzo ważne i ten brak akceptacji ze strony społeczeństwa musiał być wyjątkowo trudny. Zapewne też miała momenty, w których zdawała sobie sprawę z pogarszającego się stanu psychicznego i bała się umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Trudno mi wyobrazić sobie, co w takiej sytuacji muszą czuć bliscy odnalezionej osoby, ponieważ z jednej strony w końcu po 30 latach poznali prawdę, której szukali. Okazała się ona znacznie bardziej pozytywna niż to, co sądzili przez tak wiele lat, jednak z drugiej strony tak naprawdę sytuacja wcale się nie zmieniła, ponieważ wciąż nie ma kontaktu z Patricią i nie wróciła ona do domu. Jest to ogólnie bardzo skomplikowana i smutna sprawa i trzeba być wyrozumiałym i empatycznym także dla samej Patricii, której komfortowa rzeczywistość też została właśnie zaburzona, co w połączeniu ze zmaganiami z demencją z pewnością jest trudne. Sama musi czuć się zagubiona i przestraszona. I to jest już koniec tej niesamowitej historii. Tak jak wspomniałam na początku, tego typu przypadki odnalezienia zaginionych po kilku dekadach zdecydowanie dają nadzieję tysiącom rodzin wciąż czekających na wieści o najbliższych, którzy zniknęli bez śladu. Zwłaszcza, że takie niewiarygodne sytuacje zdarzają się nawet w przypadku osób, które oficjalnie zostały już uznane za zmarłe. Oczywiście w przypadku większości osób niestety okazuje się to prawdą, albo do dziś pozostają nieodnalezione i nie sposób stwierdzić, co je spotkało. Jednak główną lekcją płynącą ze sprawy Patricii jest to, że po prostu nie można tracić nadziei. Nie można wykluczyć, że wśród osób zaginionych od lat są takie, które wciąż żyją, jednak mieszkają poza swoim rodzinnym miastem na ulicy. A wśród osób bezdomnych bardzo trudne jest odnalezienie i zidentyfikowanie osób zaginionych, ponieważ najczęściej takie osoby nie korzystają na co dzień ze swojego numeru ubezpieczenia społecznego i nie mają jak trafić do baz i zostać namierzone przez śledczych zajmujących się badaniem spraw z archiwum X. Dodatkowo takie osoby mogą, tak jak w przypadku Patricii, zmagać się z problemami psychicznymi i zanikami pamięci i nawet jeśli by chciały, to nie mają jak wrócić do swojego poprzedniego życia i skontaktować się z najbliższymi. Jeśli słyszeliście o podobnych przypadkach albo macie przemyślenie na temat sprawy Patricii, to podzielcie się nimi proszę w komentarzach. Jak zwykle możecie również pisać tam swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii albo miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!